zaczynając tą rozmowę, można byłoby się pokusić o bardzo długą listę tytułów, o bardzo długą listę przymiotników, które by opisały mojego rozmówcę, no bo to i kompozytor, i instrumentalista, i można byłoby rzucać gatunkami od elektroniki przez różne o wiele bardziej awangardowe tematy. A tak naprawdę w skrócie można powiedzieć, że dzisiaj porozmawiam z Markiem Bylińskim. Witam, bardzo miło. Cześć Marku. Cześć. Bardzo, bardzo miłe spotkanie w bardzo ciekawym miejscu i od tego chciałbym zacząć, bo no, jesteśmy w nietuzinkowym salonie, salonie muzycznym i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego wybrałeś to miejsce na naszą dzisiejszą pogawędkę. Miejsce, no... Na pewno powodów jest więcej niż jeden, tak się domyślam. Tak, szczerze mówiąc zawsze obcowałem ze sprzętem. Głównie właśnie sprzętem audio, czyli tym, który wytwarza dźwięk. No i pomyślałem sobie, że świetnie byłoby nawiązać taką współpracę z salonem, gdzie ten sprzęt jest najwyższej jakości, tak zwany high-end, czyli najwyższa półka. I akurat tak się szczęśliwie złożyło, że przy pomyśle wydania moich wszystkich płyt w formie winylowej pojawił się właśnie taki salon, taka firma, nazywa się Nautilus. Jego właściciel, przesympatyczny pan, zaproponował właśnie taką współpracę na tej zasadzie, że mam możliwość testowania sprzętu jego, porównywania tego sprzętu z moim. Więc po prostu jest to taka szeroka współpraca, która powoduje, że jakby te nasze horyzonty się rozszerzają jeszcze bardziej, że nie zamykamy się w jakimś takim samozachwycie czy samouwielbieniu, że mam, co mam, to mam najlepsze na świecie i więcej niczego już nie potrzebuję. I wszystko o tym wiem, tak? I wszystko o tym wiem, nie. A ja jestem takim raczej pasjonatem i szperaczem. Bardzo lubię szukać, odnajdywać coś nowego, odkrywać nowe jakieś ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne. No więc no właśnie, idealnie. W Nautilusie, tu w tym salonie na Kolejowej, gdzie jesteśmy, gdzie nie spojrzeć, to tych technologii, tych rozwiązań no nie brakuje. Nie brakuje i jest mi bardzo zawsze miło tutaj przebywać wśród tego sprzętu. A co tutaj dzisiaj, w tych dzisiejszych nowoczesnych, cyfrowych czasach, co przykuwa Twoją uwagę w takim salonie szczególnie? A przede wszystkim jakość. Jakość dźwięku, bo w sumie to nawet nie chodzi o to, jak te urządzenia wyglądają. Wyglądają przepięknie, bo to są takie dzieła sztuki. Jest taka dziedzina w Akademii Plastycznej. Ja nie pamiętam, mogę się teraz pomylić, jak to się nazywa. Kojarzy się wzornictwo przemysłowe. Jest coś takiego. To brzmi bardzo brutalnie. Ale w sumie jak się tak słuchamy w to wzornictwo przemysłowe, ten termin, no to to jest właśnie to, że można z każdego przedmiotu zrobić dzieło sztuki. Takiego użytecznego, jakby codziennej używalności. No i mamy taki przykład właśnie, na przykład tutaj w salonie, gdzie te urządzenia są przepięknie, wyglądają, są pięknie wykonane, w jakby najwyższej jakości pod względem funkcjonalnym, tak. Materiału, z którego jest to wykonane, no a poza tym właśnie to brzmi. No i teraz jest tylko kwestia, co nam bardziej odpowiada, bo już tutaj co do jakości nie musimy szukać jeszcze lepszego, bo mniej więcej wszystko jest podobnej jakby jakości, a zastanawiamy się, który zestaw na przykład głośników, bo głównie chodzi o głośniki, to jest najsłabszy punkt jakby całego zestawu audio, czyli do słuchania muzyki. Zawsze najbardziej wrażliwym miejscem są głośniki. No i właśnie nad tymi głośnikami trwa ciągle technologiczna walka, debata, i wojna, tak, i konkurencja, żeby jakby wydusić z tych głośników jak najwięcej. A w zasadzie chodzi o to, żeby wrażenie słuchacza było takie, że tego sprzętu w ogóle nie ma. Że on po prostu tak brzmi, że my po prostu słyszymy muzykę. Tak jakby z pomieszczenia. Oczami wyobraźni czujemy się, jakbyśmy byli albo w bezpośredniej obecności z artystą, albo w sali koncertowej.
I w ogóle nie zastanawiamy się, jak to gra. I to jest najpiękniejszy moment i to jest ta, dla mnie, według mnie to jest ta euforia, jaką może przeżyć meloman, który nie tylko słucha muzyki na salach koncertowych, ale właśnie u siebie w domu, w zaciszu domu, gdzie ma na przykład świetny sprzęt i może się tym dźwiękiem nasycić. Mhm. A czy o tobie można tak powiedzieć, tak a propos tych licznych epitetów i tytułów, czy można też powiedzieć, że jesteś melomanem? No na pewno, to nie ulega wątpliwości. To jakiego sprzętu, jaki sprzęt z Nautilusa używasz i do czego i jak się sprawdza właśnie w twoich uszach melomańskich? No więc tak, rzeczywiście został mi zaproponowany gramofon klasy, no tej high-end, no bo tu innej nie ma, ale firmy Transrotor, to jest taka niemiecka firma, to są tak zwane gramofony grawitacyjne, czyli po prostu bardzo ciężkie, ważą po kilkadziesiąt kilogramów i właśnie ta grawitacja powoduje wielką stabilność obrotów talerza na przykład, dużą czytelność w ogóle odsłuchu płyt. Ja szczerze mówiąc, kiedy myślałem o gramofonie sprzed lat 30-40, no to zawsze pierwsza rzecz, jaka mi przychodziła do głowy, to jest to, że no ta płyta się zaczyna trzaskiem i kończy trzaskiem. No i to jest dla mnie coś okropnego i w międzyczasie jeszcze też były różne trzaski, ta płyta była nierówna, dźwięk pływał. Coś podskoczyło, coś zaskrzypiało, tak. To stereotyp myślenia o gramofonie, prawda? I to takie było zawsze, że taka wręcz awersja, że to było kiedyś dawno, jak nie, no wracać do tego, nie, to jakoś nie, lepiej już te cyfrowe pliki, płyta kompaktowa i teraz te wszystkie streamingi, tak. No ale właśnie okazało się pół roku temu, że jak ten sprzęt wjechał do mnie, do pracowni, ja go postawiłem, no to nie miałem, bo nawet te płyty sprzed lat, te moje wydania w latach 80., one dobrze zabrzmiały, nadzwyczaj dobrze. Ja byłem w ogóle zdziwiony, że one mogą tak dobrze brzmieć. No i się co okazało, że właśnie kiedy ma się bardzo dobrą wkładkę, czyli tą igłę, która odczytuje jakby zapis na płycie winylowej i cały łańcuszek urządzeń, które potem następują, jeżeli są w najwyższej jakości, no to ten dźwięk rzeczywiście jest świetny, jest doskonały, a wręcz można powiedzieć taki niepowtarzalny, bo on jest taki fizycznie, można go dotknąć, poczuć. Czego niestety w tych wszystkich naszych współczesnych streamingach no trochę nie ma, ale to też jest taka rzecz, że do płyty to trzeba zasiąść. To nie ma tak, że się ma 1500 tytułów i wybiera i nie wiadomo, który wybrać. Tylko płytę trzeba położyć na talerz. To jest ten kontakt z muzyką, tak? To jest tak. Jest jakiś taki moment jakiejś celebracji, gdzie się człowiek musi jakoś tak nastawić, że chce posłuchać muzyki właśnie z płyty winylowej. I to jest piękne, bo uważam, że każdemu z nas należy się chwila właśnie takiego relaksu, wypoczynku, takiego odejścia od pędu życia. Oderwania takiego. Z tym wszystkim i po prostu najzwyklej w siedzieć, usiąść i posłuchać dobrej muzyki. I to nam jakby może zapewnić właśnie tutaj gramofon właśnie dobrej jakości. I w zasadzie to były takie wszystko naczynia połączone, bo na początku to ja miałem taki plan, że wydaję pierwsze trzy płyty, które były kiedyś na winylu wydane i dobra, okej, w zasadzie to będzie wszystko. Ale ja się tak rozsmakowałem w tym brzmieniu winylowym, że pomyślałem sobie, że w takim razie wydaję wszystkie płyty i te płyty, które były tylko w formie cyfrowej, czyli już na płytach kompaktowych, no i w plikach, i w streamingu i tak dalej, też zdecydowałem się wydać na płycie, tak. Oczywiście ja je odświeżam, one są takie lepiej zmasterowane, już pod kątem właśnie płyty winylowej. A powiedz, czy to dlatego, że te gramofony, ta technologia i to, co mamy tutaj w Nautilusie, to wszystko jakby poszło też z duchem czasu i to nie jest jeden do jednego to samo brzmienie, które mieliśmy w latach właśnie 80., 70., 80., czy to jest kompletnie odświeżona technologia i w związku z tym też te płyty trzeba jakościowo dociągnąć do tego dzisiejszego brzmienia? To się tak mniej więcej plasuje? Tak. To w zasadzie
Czy ta technologia grawitacyjna to jest nowa technologia? To jest... Nie, wydaje mi się, że to już istniało. Ja dokładnie tej historii nie znam. Muszę powiedzieć, że ja się z tym jakby zapoznałem w ostatnim jakby półroczu, gdzieś od czerwca. Zacząłem obcować z tym gramofonem, ale muszę powiedzieć, że no to jest jakby naturalne, bo igła też działa na zasadzie grawitacji, no bo musi się, że tak powiem, dotknąć tej płyty i ta płyta właśnie uruchamiając talerz, talerz uruchamia płytę, ona zaczyna się obracać i zaczyna odczytywać ślad, czyli te drgania, które zostały tam nagrane. Więc to jest jakby takie bardziej wyobrażalne niż dla mnie ta cyfra MP3, prawda, wavy, flaki i tak dalej, i tak dalej. Nienamacalne źródło muzyki. Nienamacalne, bo to jest analogowe, a to jest cyfrowe. Więc oczywiście, że technologia bardzo poszła do przodu i zresztą to można zobaczyć nawet słuchając światowych nagrań sprzed lat. Niektóre są bardzo dobre do tej pory, ale niektóre są lekko płaskie, są troszkę hałaśliwe. Kiedyś były inne głośniki po prostu, inny był odsłuch, większy ciężar jakby był położony na częstotliwości najwyższe i średnie. A co do niskiej częstotliwości, to się za bardzo nie zajmowano, bo w zasadzie ta technologia wtedy jeszcze nie sięgała tak nisko. W tym kierunku, żeby można było zapanować nad niskimi częstotliwościami. I one sobie tam były, lepiej lub gorzej. Poza tym nauka akustyki bardzo też poszła do przodu, wszelkiego rodzaju obliczenia, dostosowania pomieszczenia, to wszystko ma wielkie znaczenie i dlatego teraz rzeczywiście te głośniki, kolumny głośnikowe różnego rodzaju są na o wiele wyższym poziomie i o wiele więcej można jakby usłyszeć i nad tym dźwiękiem zapanować. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli się źle jakby wyprodukuje źródło dźwięku, czyli ten tak zwany master, to już żaden głośnik tego nie uratuje później, prawda? Nawet tak wspaniały jak ten jeden czy drugi za nami. No tutaj w Nautilusie widzę dużo subwooferów i urządzeń, które spokojnie sobie z tymi dolnymi partiami w dzisiejszych czasach radzą. I to fajnie, że ta technologia poszła do przodu. Fajnie też, że po kilkudziesięciu latach obcowania z muzyką gdzieś dopadły cię te analogowe klimaty i tak bardzo wkręciły właśnie od strony słuchacza, od strony płyty winylowej. Aczkolwiek paradoksalnie stało się to w czasach, kiedy wspomniane już wcześniej serwisy streamingowe całkiem nieźle się mają, całkiem nieźle stoją, przechwytują ten rynek. I co ciekawe, one też biorą udział w tej jakościowej gonitwie. Moja percepcja jest taka, że dzisiejszy słuchacz coraz bardziej odpuszcza kwestię jakości, że młodzież coraz częściej słucha te muzyki na telefonie, na laptopie, gdzieś na jakichś małych pchełkach, słuchawkach do 100 zł. A tu okazuje się, że tendencja rynkowa jest zupełnie odwrotna i na przykład serwis Tidal wprowadza szeroką ofertę z możliwością słuchania albumów właśnie w tej jakości high-endowej premium. I wiem, że tutaj moglibyśmy spokojnie też dużo rzeczy powiedzieć o samej kwestii jakościowej tych plików, ale tak naprawdę chciałbym się skoncentrować na tym, jak ty uważasz, czy ma to sens, czy dzisiejsi właśnie słuchacze docenią tą melomańskość w serwisach cyfrowych? I czy ten krok ze strony Tidala jest słuszny, czy to jest coś, co uważasz za sensowne? No ja uważam, że jest za sensowne, bo młodzież dorasta, wszyscy my dojrzewamy i w końcu po tym takim zachłynięciu się technologią szybką, tak jak młodzi najczęściej, nie urażając nikogo, ale tak sobie myślę, ponieważ nie mają czasu i za dużo pieniędzy w większości, no to darzą się fast foodami, szybkim jedzeniem, szybkością życia, nie zastanawiamy się, tak potem zaczynamy się rozsmakowywać, zaczynamy chodzić do restauracji, gdzie podają wykwintne dania, bo zaczyna nam to pasować i wydaje mi się, że z muzyką może być dokładnie to samo, być jest. Bardzo ciekawe porównanie do kwestii gastronomicznych. No tak, tak. Że po prostu zaczynamy się rozsmakowywać w muzyce i zaczynamy jej szukać w lepszej jakości, w lepszych warunkach. No i tutaj też jakby technologia idzie do przodu bardzo i są specjalne urządzenia streamingowe, które ściągają pliki
i potrafią je tak przetworzyć, że ta jakość jest bardzo dobra. Prawie, że bezstratna, tak? Bezstratna dla wartości studyjnej. Że jest jakość bezstratna, studyjna, że są już takie urządzenia cyfrowe, wręcz takie kombajny, tak mi się wydaje, gdzie oprócz właśnie tego odtwarzacza tradycyjnego płyt kompaktowych są zainstalowane różnego rodzaju gniazda, gdzie można podłączyć zewnętrzne dyski z plikami właśnie audio, najróżniejszymi, i te pliki są przetwarzane tak, że mamy bardzo dobrą jakość. Ja sam dysponuję takim sprzętem i widzę, że różnice są coraz mniejsze między powiedzmy płytą kompaktową a plikami cyfrowymi. Jedyne, co uważam, jest taką główną różnicą, to to, że prędkość dostępu, że jeżeli odtwarzamy jedną płytę, to odtwarzamy jedną płytę, prawda? A tutaj mamy pilota, mamy ekran 9 cali, ile się chce. Klik, klik. No tak, mamy... tutaj trzeba to trzeba otworzyć, to tak, trzeba wyjąć, odnaleźć, dokładnie, prawda, położyć na płytę, to co mówisz, tak, a na końcu przecież odwrócić tą płytę i posłać dopiero drugiej strony, tak, co w ogóle spowalnia cały proces wielokrotnie. Dokładnie. No właśnie, tutaj akurat wolne loty chwyciłem, które przed chwilą, tak, w styczniu zostały wydane na płycie. Natomiast miały już premierę w serwisach cyfrowych. A w tej chwili właśnie warto, żebyśmy powiedzieli, że niebawem, bo 28 lutego, lutego jeszcze zdążymy w lutym, tak, wolne loty trafią do Tidala w tej wersji właśnie MQA, w tej wersji Masters i będziemy mogli sobie posłuchać tego w właśnie wersji bezstratnej, jakościowej, tak, studyjnej. Jak najbardziej. No właśnie, i teraz To fajnie, że jesteś pionierem też w tym znaczeniu na serwisach cyfrowych, że twoja twórczość trafia na MQA, a to na pewno wspomoże zwrócenie uwagi na to, że oczywiście słuchanie jakościowe muzyki ma nadal sens i te audiofilskie zapędy są fajnym kierunkiem. I na pewno cała twoja ta kampania tegoroczna to z wznowieniem płyt też to wspomoże. I chciałbym, żebyś powiedział więcej o tych planach na najbliższe kilkanaście miesięcy. No w sumie tak, no rok. Bo teraz jesteśmy w takim miejscu, że kilka albumów już mamy wznowionych na płytach. Tak. Tu są te właśnie trzy krążki Ogród Króla Świtu, R równa się MC kwadrat i Wolne Loty. A w najbliższym czasie co się dalej dzieje? Więc właśnie teraz już do tłoczni i do drukarni poszła kolejna płyta Dziecko Słońca. I będziemy teraz tak wydawać... To będzie chyba jakieś wyjątkowe wydanie, coś kiedyś mówiliście. No tak, będzie, bo to będzie w sumie podwójny album. Z tym, że trzy strony będą zajęte jakby muzyką, bo akurat tyle muzyki jest. Nie chciałem niczego wyrzucać, mogłem zrobić coś takiego, że z jednego utworu zrezygnować, tak jak to było w pierwszych planach, ale stwierdziłem, że szkoda mi, że jednak całość to jest całość. Nie będziemy tutaj obcinać utworu o jeden mniej. W związku z tym wydajemy jakby dwie płyty winylowe, z tym, że trzy strony są zajęte, a czwarta strona jest to ukłon właśnie do wszystkich melomanów, audiofili, jak zwał, tak zwał. W każdym razie wszyscy ci, którzy kochają dobry dźwięk i lubią właśnie gramofony i ich wysterowanie. Mianowicie będzie wytłoczona płyta do testowania tak zwanego anti-skatingu. Test IT skating. Kiedyś popularne rozwiązanie, w latach 90. Wiele płyt miało ten zapis. No to jest coś takiego, nawet, no właśnie, chcemy jakby to wypełnić taką treścią, aby każdy mógł sobie spokojnie w zaciszu domowym ustawić ten gramofon tak, żeby on dobrze chodził. Antyskating to taki, można powiedzieć, system, który pozwala ustalić, żeby igła nie skakała, żeby tak, właśnie odsłuch był stabilny. Tak? Oczywiście. Chodzi o to, że jeżeli się położy wkładkę na płytę, to na takim teście antyskatingu to ramię nie może przeskoczyć ze ścieżki na ścieżkę, tylko ma iść po prostu według tych ścieżek. Te ścieżki są o wiele bardziej płytkie niż w normalnym tłoczeniu winyla z muzyką. W związku z tym jest takie pokrętełko,
właśnie się nazywa antyskating, który powoduje, że ta wkładka jest grawitacyjnie właśnie albo ściągana w lewo, albo w prawo. I wtedy właśnie zaczyna przeskakiwać przez rowki i to się fizycznie widzi, jak to ramię po prostu zaczyna uciekać albo do środka, albo na zewnątrz. Trzeba tak ustawić, a to każdy potrafi, bo to jest bardzo proste w sumie, aby to ramię szło według tych rowków, które są tam będą wytłoczone. Na tym to polega. To chyba najkrótszy, najprostszy tutorial antyskatingu, jaki słyszałem, tak. Bardzo fajnie. No właśnie, to, i to jest kolejne wydanie dwupłytowe. Tak, to jest kolejne wydanie. W maju będzie wydany Fire, to jest kolejna płyta, też była tylko na kompakcie. Jeszcze nie wiem, ile tam tego materiału jest, to będą dwie płyty. Nie wiem, nie mogę teraz o tym... Tu możemy widzów podtrzymać w napięciu, tak jest. Będzie Fire w maju, potem jest czerwiec, w lipcu będzie Mały Książę. Ona chyba zmieści się jako na jednej płycie, o ile pamiętam. Lipiec, sierpień, wrzesień to będzie, chyba powinna być płyta koncertowa. Koncert zarejestrowany w 2015 roku w Krakowie, to będzie koncert z chórem akademickim. Tam były połączone 2 czy 3 chóry akademickie. No i taki koncert właśnie, taka ciekawostka, bo to będzie taka właśnie wersja koncertowa moich utworów, które są jakby odbiegają trochę od oryginałów, studyjnych nagrań, bo jednak kilkadziesiąt lat minęło. Ja tam zawsze coś kombinuję w tych moich utworach. No a poza tym ten chór będzie tutaj, że tak powiem, głównym, według mnie, główną atrakcją. To będzie we wrześniu. Potem jest październik, listopad, to mamy kolejną płytę live z Filharmonii Szczecińskiej. No to będzie chyba podwójny album, bo tego materiału jest bardzo dużo. To będzie lipiec, to listopad. No a potem grudzień, styczeń, co zobaczymy. To już możemy pozostawić właśnie w mgiełce tajemnicy, bo tak. to jest szeroki plan. I teraz przypomnijmy, że to działa mniej więcej w ten sposób, że jest wznowienie materiału właśnie w formie winylowej. Tak. Wokół tego pojawia się także ten materiał w streamingach, we wszystkich serwisach cyfrowych. Natomiast chwilę później będziemy pracowali nad tym, aby każdy z tych wydań pojawiło się właśnie w Tidalu w wersji Masters MQA i żeby można było posłuchać tego, czy na świetnym sprzęcie gramofonowym w zaciszu domowym, czy nawet i w ruchu na super słuchawkach właśnie na tym wybranym Tidalu. Jeszcze muszę tylko na koniec może wspomnę, że wszystkie nagrania są przeze mnie od nowa masterowane. Już jakby testowane na tym moim sprzęcie, włącznie z tym moim gramofonem, że po prostu mam jakby takie odniesienie do tego tak zwanego high-endu i staram się wszystkie te nagrania robić właśnie tak, żeby ta jakość była jak najlepsza i żeby satysfakcja z odsłuchiwania na dobrym sprzęcie tutaj się jakby zwracała w brzmieniu. No ja miałem okazję posłuchać pierwszego wznowionego winyla w tłoczni winylowej, w sali odsłuchowej i rzeczywiście no, ta jakość była, było czuć odświeżenie no jej i było czuć utrzymanie wysokiego poziomu dzisiejszych potrzeb jakościowych. No tak, zabieg wychodzi. Jeszcze kończąc, okładka każda jest na nowo redagowana, jest całkowicie odświeżona. Te okładki są jakby na nowo robione. Tutaj bardzo znamiennie widać pewne braki, które są. Ach, to też. To są takie drobne smaczki, które wprowadziłem tutaj, żeby jakaś tam drobna różnica była, że jednak jest to edycja współczesna. No i oczywiście warto powiedzieć, że każdy kolekcjoner dostanie bardzo miły, ciekawy pominek. No więc tak, pomyślałem sobie, że zwykle się da jakieś zdjęcia, jakieś wspomnienia opisuje i tak dalej i stwierdziłem, że chciałbym zrobić coś takiego, co nie wiem, może ktoś będzie o tym właśnie pamiętał, a o całej reszcie zapomni. W każdym razie pomyślałem sobie, że muzykę daje się zapisywać w nutach mimo wszystko i pomyślałem sobie, że ja też postaram się zapisać tę muzykę, chociaż jeden czy dwa utwory i pokazać światu, jak to wygląda, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy, że kiedyś muzyka powstawała właśnie na papierze. I
byli ludzie i są do tej pory, którzy ten zapis notowy potrafią odczytać. I to tak jest ukłon w stronę młodych ludzi, że jeżeli ktoś się zainteresuje moją muzyką, to sobie myślę, że zawsze młody człowiek jest bardziej chłonny i łatwiej przyswaja na przykład taki kod zapisu notowego. I to z tego powodu zrobiłem, żeby po prostu ci młodzi popatrzyli sobie, jak wygląda muzyka na papierze. A nie tylko w cyfrze, nie tylko w MP3. A nie tylko w bloczkach MIDI gdzieś, w programach produkcyjnych. Tak jest. I samplach. No to bardzo miły akcent i myślę, że znajdzie się też ze zrozumieniem, tak jak ta wspomniana jakość tych płyt. Mam nadzieję. Okej. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i za zaproszenie do tego jakże przyjemnego salonu. Zapraszam. Dziękuję.